Siema, z tej strony Neymon, to jest kolejny odcinek z Alex the Alligator. Dzisiaj Epic Boss Fight. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Ale na pewno chcę z... Okej, to nie działa tak jak myślałem. Zaraz. Aż ja umarłem w pierwszych 30 sekundach odcinka chyba. Nie no, spoko. Ale rozumiem, że tu też mogę zrobić rzeczy na 100%. Wytyfy, tak powiem. Czekajcie. Zaraz. Jak ja to zebrałem, coś tutaj? Nie wiem, jak ja to żebym zebrał, ale... Zjadam was. Sypał. Dobra, wiem jak go pokonać, ale... Czekajcie, jak ja to zbieram? Czekajcie. Dobra, to było dobre. Nieważne. Dobra, ale przynajmniej już odgadłem jak. Po prostu odpowiednio spaść. Ach, palce bolą. Się nie skacze z pacją, idiota za strony. Dobra, nieważne. No tako. No tako, rozumiem. Wszystko już rozumiem. Trafisz. Co? A, bo ja nie wskoczyłem na ten. Dobra, bo robię ten boss fight mega długo. A nie powinno mi to tyle zająć, mi się wydaje. Czy muszę go trzasnąć w dupę? O, już zrobiłem. O! Byłem już tam. Musicie mi uwierzyć, znaczy no widzieliście, więc musicie mi wierzyć, no ale i tak musicie mi uwierzyć. Dobra, zrobione. Mogę już tu wskoczyć i chyba przeskoczyć nad nim. A ja na nim w ogóle nie mogę stanąć, dobrze, warto wiedzieć, będę ostrożniejszy. Let's go. Dawaj. Come get me. Unlucky oczywiście, unlucky. Mega bicior. Na 100% już wszystko. Dziękuję, tu czekam aż się wróci. 5 godzin. Dobrze. Raz. Zawrotka. I buuu. Ja nie wiem co ja mu robię. Jak jest w końcu, staje się. Robię kołowrotek i co ja mu tym robię? On jest za wolny, nie! Dzisiejsze gry są za szybkie, moim zdaniem. Dobra, teraz oczywiście. A, to... Nieważne, i tak źle zaskoczyłem. Ale no to jest aż nielogiczne, no.
przecież aż 5 minut to robię. Halo, ja chciałem zrobić więcej niż jeden poziom na jeden odcinek. Muszę się skupić, się skupieniu. No dobra, teraz nic nie mówię. Znaczy i tak będę mówił, ale... będę skupiony. Full control. Rolniku, trzeba było pójść do szkoły, no i jak ja miałem tego uniknąć? Dobrze. Teraz tutaj bezpiecznie przejdę w ten sposób. Poczekam sobie, aż wróci. Przebiegnę się, stanę na tym. I teraz wjeżdżam w niego. Znowu biegam tu. Czekam, aż wróci. Na tego sobie skaczę. On idzie tu. Zawrotka, ja wjeżdżam mu w dupę. Nie radzę, ja muszę tak w niego wjechać. Nie, Aranaki. Jeszcze są armaty. Rozumiem. Jeszcze są armaty. I jeszcze są armaty. Dobra, ja się napiję bez pośpiechu. No, nie trafiłem. Dobrze. Nie jestem spocony, o co? Ale to jest... Czemu? Why you bullying me? Dobra, Elsa. A miałem tu wskoczyć. Czekaj, chociaż chłop sobie przejedzie swoim traktorkiem. Teraz hopa. No. Dlaczego to mi się nie udaje? Halo? Halo? Dobra, to było bliskie. Trzeba to dobrze zrobić. Okej, dobrze. Mogę nad nim przeskoczyć, na tym polega trudność tego. Chociaż tu tak naprawdę nic nie jest trudne. Nie spieprzyć. Nie zepsuć. Nie popsuć nic. Przeszedłem! Dobra, 100%. Aleks może pływać. Oj, to już mi się podoba. Już mi się podoba ta muzyka, już zginąłem. Dobrze, ale 6 poziom też zrobiłem na 100%. Teraz 7. Czy tu jest dziura? Czy tu jest dziura? Definitywnie. Tutaj wchodzę i... Czy ja popełniłem właśnie błąd, czy może nie?
mam zielonego pojęcia. Ale mogłem? Czekajcie. Tak, bo tu muszę zrobić. No. Nie będzie to giga prosta. Nie mogę. Myślałem, że go nie mogę zjeść. Dobrze. O, zrobiłem. Łatwo. Dobrze, teraz idziemy tutaj. Was tu jest trzech. Zżarci. I już stąd mam wszystko. Lecę dalej. Tylko pewnie ominę coś na 100%. W sensie jakiś sekret. No, a ja wiem. Ja wiedziałem. Ja wiedziałem. Babcię oszukasz, tatę oszukasz, ale życia nie oszukasz. Nieważne, lecimy dalej. Chyba nigdzie indziej już nie ma. Nie no, to są już te, już są dodatkowe. A jak ja dostałem, to ja nie wiem. Ale są już dodatkowe te kręcioły. Więc niemożliwe, że... Czekajcie. O! Dobra, muszę tam przeskoczyć. Nie, czekajcie. Co ja tam muszę dalej zrobić? Nie, czekajcie. Tam było napisane Alex can swim czy can't swim, bo to jest bardzo istotny fakt. Czy ja mogę pływać czy nie. Dobra, na razie nie idzie źle, nie chcę zapeszać. Ale nie idzie źle, zaraz znowu będę nagrywał jeden poziom 40 minut. Nie, na razie nie jestem zły, w sumie jest całkiem spoko. Stan psychiki bardzo dobry. Zasiadłem, bo... Chodź, tu zostaniesz zmiażdżony. To nie może tu być bez powodu. Ja nie wierzę, że to jest tutaj bez powodu. Dobra, ale... Game over, ale przynajmniej zobaczę, czy się nie pomyliłem. Alex can't swim. Tak. Bo... To jest istotna informacja, czy ja mogę pływać, czy nie. O! O! Udało mi się. Shit! Triple kill! Sekrecik ze ściany i muszę rozkminić, co ja tam muszę zrobić, bo niemożliwe, że bez powodu jest tamten... Ten kręcioł. Po prostu nie wierzę, że jest on tam bez powodu. Chciałem być dobry. Ale chyba nie da się tego zrobić w ten sposób. Nie zostało to pomyślane w ten sposób. Nie chciałem na to wejść. Nie chciałem. Ale wszedłem. Znaczy moja postać weszła. Szybko skacze! Za bardzo to raszuje. Nie mogę tego aż tak raszować. Level 7. Tu 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 tu. I znowu mi z Greg skraszowało. Dobrze, nie wiem czy to jest tylko mój problem, ale zauważyłem, że ta gra się często kraszuje.
Nie, nie mam wirusa. Też może i... Może i... Śmieciu! Przecież może i mam, bo czasami też mi się tak kraszuje, no ale... Przy tej grze najczęściej. Przy innych nie dzieje się tak... Nie dzieje się to tak często. Jak przy tej. Bo przy tej to kilka razy na... Ja nagrałem 18 minut, a już dwa razy mi gra się skraszowała. Chyba, że to jest normalne. Gry mają błędy. A ja skaczę ci na twarz. Brzydką twarz. Zaśniedziałą twarz. Dobra. Nie no, definitywnie to chyba nie dzieje się w ten sposób. Chyba nie mam tam wskoczyć w ten sposób, no ale to po co jest... Nie wiem, spróbuję przejść po prostu dalej. Tak o, po prostu. Wisienki. To nie widziałem chyba jeszcze żadnego feedbacku, jeśli chodzi o tą serię. Więc napiszcie w komentarzu, czy wam się ta gra w ogóle podoba. Chcecie więcej, chcecie widzieć, jak się męczę. Jestem dobry w gry komputerowe. 200 IQ za granie. Już myślałem, że od niego dostanę, tak? Autentycznie. A może ja tam muszę wlecieć tym na górze właśnie? Może to jest odpowiedź na moje pytanie. Jestem tutaj i co mi to dało? Oprócz tego, że chyba nic. Nie! No przecież tu nie wlecę, niemożliwe to jest. Chyba. Chyba muszę odblokować. Będę to rozkminiał 5 godzin teraz. Co ja miałem zrobić? Miałem przejść to normalnie. Miałem przejść to normalnie. Więc spróbujmy. Dobrze, więc dowiedziałem się, że tamtego level upa nie potrzebuję zbierać, żeby zrobić ten poziom na 100%, więc raczej nie będę się z tym chrzanił, bo po prostu nie wiem, jak to zrobić, a nie jest to potrzebne do ukończenia gry w 100%, więc nie będę tego robił, no sorry. W ogóle tak to dziwnie wygląda, jakby ta woda była jakoś w oddali. No jeszcze spada przez nią, tak o. Nie, już! Nieważne. Tu, oczywiście zlamiłem. Jak żeby inaczej. Ale to było idiotyczne, tak było bardzo idiotyczne. Poczekam aż on spadnie, nie chcę.
Nie chcę. Nie chcę. Nieważne. Nie chcę. Tak? Zrozumiano? Nie chcę. Nie chcę. Dobra. Lecimy tutaj, bo jeszcze mi stałe gwiazdki i wisienki. Ty tam sobie spadaj. Nie, ja i tak tu muszę się dostać, bo znaczy mogę tu się dostać tak o po prostu, ale... Ale... Jezu, i tak muszę tu jeszcze przeskoczyć. Dobrze, udało się. A tu muszę tu szkoła rozwalić, nieważne. Spadnę w ten sposób. Dla bezpieczeństwa. Jakbym się miał wrąbać. Może przeciwnicy. Tam są wisienki, ja tam nie wejdę. Tam nie wejdę, ja muszę umrzeć. Ja muszę umrzeć. Co tu się dalej dzieje? A, GMO. Znaczy i tak bym zaczynał od początku, ale nieważne. A weź siódmy. Dobrze. A już ci na raj utopię. Ja już się nie pocę tam, żeby zdobyć tego one-upa. Nie opłaca się. Nie opłaca się, jak wiecie, jak mówi prawdziwy Polak. Jak się nie opłaca, to nie kupuj, czy coś. Nie wiem. Czemu ja próbuję zrobić to szybko? Czemu ja to próbuję zrobić to szybko, skoro mi nie wychodzi zawsze? Nic na szybko nie wychodzi. O. Myślałem, że tylko enterem mogę sobie przychodzić po menu, a jednak nie. Życie codziennie zaskakuje nas nowymi rzeczami. O. Tak, to ja mogę niszczyć przeciwników. A ty też myślałeś, że ominiecie kara? Nie, nie, nie. Nein. Źle myślałeś. No to przy... Ja... A... Czyli bez tego boosta ja nie mogę wejść na górę nawet. Rozumiem. Ale przejdę się górą, bo już... Mniejsza szansa, że to zepsuje. Jest, jak pójdę górą. No chodź, no chodź. Nie, tego przez... zebrałem. Dobrze. Uch, to jest stary, tak stresujący jest ten skok dla mnie. Nie wiem czemu. Tutaj robię sobie na luzie. Na dwie krateczki. Tu muszę na nim wskoczyć. Fuck. Czemu nie ma jakiegoś specjalnego przycisku do zjadania tych ludzi? Powinien być specjalny przycisk, żebym nie mógł ich zjeść przypadkiem. Też wtedy ta gra była 1000 razy łatwiejsza, no ale mimo wszystko. Mechanicznie mam wyćwiczony ten poziom, tak samo jak poprzedni.
Znaczy tą część poziomu, którą potrafię zrobić. Dobra, ty sobie spadłeś. Tobie spadam na łeb. To! Tobie też chciałem spaść na łeb, ale coś... Ty śmieciu gruby! Czemu na mnie spadłeś? Definitywnie będzie z tego jakiś, nie wiem... Szafany moment. Dobrze, że z tego nie spartolić. A, nie potrzebowałem tego ludzia, rozumiem. Chwila. Ja tam nie mogę, muszę... A, niewidzialne bloczki, rozumiem. Bo... No bo przecież tam nie mamy jak wejść, prawda? Muszę nie móc tam wejść, skoro są niewidzialne bloczki. Tak, bo to jest ta beczka, ja tu wskoczyć nie mogę. Ty patrz na ludziu. Tu żadnego ludzia nie ma. Dobrze, są dwie ścieżki. Ja się przejdę górą, wydaje się bezpieczniejsza, więc ja będę... Najwyżej się wrócę do tyłu, jeżeli... Chyba nawet będę mógł... Będę musiał. Chociaż w sumie z drugiej strony to wcale nie jest takie trudne. Patrząc na to, ile czasu przechodziłem poprzedni poziom, to też jest naprawdę zero strachu, zero stresu. Ciera utopia. Whisky, plaża. Widzowie! Widzowie, czy wy wiecie, ile moja psychika musi wytrzymywać, żeby to nagrywać? Co za meduzy? Nie wiem, czy chcę jeszcze raz, czy chcę więcej. Wiecie co, ja to dogram później, kiedy indziej. Teraz nie mogę, bo nie. Ech.